To już czwarta edycja targów World Food Warsaw. Podczas trzyletniej obecności na rynku trzykrotnie wzrosła liczba odwiedzających. Każdy z sektorów targowych rozwija się w miarę systematycznie. W tym roku na targach gościmy kilkanaście firm z produktami mlecznymi. Są to głównie producenci i dystrybutorzy z zagranicy, między innymi z Holandii, Włoch czy Portugalii. Oczywiście zapraszamy serdecznie polskich przedstawicieli branży, aby reprezentowali nasze polskie tradycyjne czy też innowacyjne wyroby, bo takich też nam na tym rynku nie brakuje. W tym roku przygotowaliśmy też specjalny program pod sektor mleczarski. Będzie to przegląd tego sektora i przegląd innowacji właśnie dostępnych w nim oraz ocena sytuacji na polskim rynku. Również będziemy rozmawiać o możliwościach eksportowych i zarządzaniu ryzykiem, bo jest to bardzo ważny temat, jeśli chodzi o eksport. Współpracujemy również z instytucją europejską Eucolite, która zorganizuje panel o wyzwaniach obecnych i nadchodzących wyzwaniach politycznych, które czekają ten sektor w kontekście Polski, ale w kontekście tak naprawdę całej Europy. Targi World Food to miejsce spotkań branżowych, biznesowych i głównie ze względu na to są one doceniane przez przedsiębiorców i notują tak duży wzrost. Poza biznesowym charakterem, tym co wyróżnia targi, to jest ich naprawdę międzynarodowy charakter. Około połowa wystawców są to wystawcy zagraniczni. W tym roku łącznie mamy 300 wystawców z 24 krajów całego świata. Są to zarówno kraje bliskie nam, jak na przykład Czechy, czy Białoruś, Litwa, Łotwa, ale również tak dalekie zakątki jak Meksyk, Południowa Afryka. Także można tutaj na targach spotkać przedsiębiorców z całego świata, więc jeżeli ktoś chce się rozwijać, chce rozwijać swoją sprzedaż, kanały, chce wejść na rynki międzynarodowe, zanim wyruszy na międzynarodowe imprezy, myślę, że jest to taki dobry punkt, gdzie można się zorientować, czy jest zapotrzebowanie na dany produkt, jakie są możliwości. Również bardzo ważne jest, myślę, właśnie wzięcie udziału w konferencjach, które tematycznie co roku pod każdą branżę dostosowujemy i myślę, że one bardzo przydatne są dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes.